On poprzez swoją muzykę łączył nie tylko jej styl, ale też i pokolenia, kultury, religie, o czym też pani wspomniała. Mamy czerwiec, miesiąc dumy. Czego możemy się uczyć od Elvisa? Myślę, że na pewno walki o to, co jest ważne. Dla mnie on jest kolejnym artystą, który wyprzedzał epokę swoją na pewno 30 lat, jak nie więcej. Mówię tutaj o niezgodzie na podział rasowy, na te klasyfikacje, które wtedy były no, bardzo mocno przecież osadzone w tym społeczeństwie. Oczywiście to miało swój koszt duży, o czym widzowie się przekonają na filmie. Ale mimo wszystko on jakby został z tą społecznością do końca, do samego końca. I to w jego historii jest dla mnie bardzo piękne i myślę, że na pewno tego możemy się od niego uczyć.